Panie Kosiniak-Kamysz, można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą, panie Piotrze, i chyba jesteśmy tego świadkiem. Czy ja jestem nawet chyba bardziej zbulwersowany tym, co mówi pan Kosiniak-Kamysz, niż PiS. Bardziej zbulwersowany w tym sensie, jestem zszokowany, że PiS to są fundamentaliści religijni, którzy zawsze murem stali za Wojtyłą. Natomiast mam wrażenie, że Kosiniak-Kamysz jest dosyć młodym człowiekiem, który cynicznie rozgrywa tą sprawę papieża, bo mu wyszło w sondażach, że krytyka papieża mu się politycznie nie kalkuluje. Natomiast jeden wątek, który był w tej jego wystąpieniu, mnie szczególnie dotknął i oburzył. Mianowicie to, że on generalnie mówił, porównując do Piłsudskiego Jana Pawła II, że generalnie ukrywanie księży pedofilów na tle zasług Jana Pawła II jest w zasadzie drobiazgiem, który można zmarginalizować, inne czasy, inny kontekst, bez przesady, krótko mówiąc. No moim zdaniem kwestia ukrywania księży pedofilów jest sprawą bardzo poważną. Tak na marginesie, żebym też wspomniał, wracając na chwilę do mojej książki Ojciec Nieświęty, zachęcam też dziennikarzy do robienia materiałów podobnych, jak było ostatnio w TVN24, na temat nieprawidłowości finansowych w Watykanie za czasów Jana Pawła II, bo był między innymi taki pan biskup Marcinkus, który włoska prokuratura chciała go zamknąć do więzienia za oszustwa finansowe na 25 lat. Jan Paweł II osobiście go ochronił, mówiąc, że to jest jego przyjaciel. W związku z tym kwestia patologii finansowych, oszustw, współpracy z mafią za pontyfikatu Jana Pawła II, to też jest historia, która w mojej książce się pojawia, a cały czas do szerszej opinii publicznej się jeszcze nie pojawiła, więc jak mielibyśmy czerpać wzorce, to bardzo bym nie chciał, żeby polska prokuratura czerpała wzorce z Watykanu Jana Pawła II. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wracając też na chwilę do tego, co powiedział pan Kosiniak-Kamysz, oczywiście bilans pontyfikatu Jana Pawła II na wielu obszarach jest niejednoznaczny. Moim zdaniem to, że my byśmy nie weszli do Unii Europejskiej, gdyby nie Jan Paweł II, to jest teza dość surrealistyczna. Panie, to jest w ogóle skandal, że my przypisujemy człowiekowi, który odpowiadał za tuszowanie permanentne, powtórzmy to jak mantrę, tuszowanie pedofilii.